Cześć, siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie w FIFA Mobile. Dzisiaj zagramy trochę w evencie Team of the Season. Jak będzie jeszcze trochę czasu, to może zagramy sobie jeszcze na koniec meczyk, ale na początku zagrajmy sobie w evencie Team of the Season. Właśnie zagramy sobie znowu trochę ćwiczenia, a później może jak będzie czas, to zagramy sobie jeszcze meczyk. No więc dobrze, przejdźmy teraz do pierwszego ćwiczenia. Widzicie, tutaj musimy sobie stwarzać okazję i strzelać bramkę, więc zobaczmy, wydaliśmy sobie tutaj z dystansu i mamy gola. Teraz mamy 2 na 2, piątek i niestety broni bramkarz. Z Neuhaus do piątka, piątek do Neuhausa i ten główką umieszcza piłkę w siatce i mamy zaliczone ćwiczenie. Ok, przejdźmy teraz do następnego ćwiczenia. Ok, tu mamy ćwiczenie na rzuty karne, więc ono również jest całkiem proste i fajne. Dobrze tutaj było uderzyć dosyć mocno, żeby strącić te pudła, tylko że teraz akurat piłka przeleciała obok tych pudeł, chociaż kilka strąciła. I ok, mamy zaliczone ćwiczenie. Akurat te ćwiczenia idą dość sprawnie i szybko, więc myślę, że sobie zagramy jeszcze meczek na koniec. Dobrze, tu znowu mamy ćwiczenie na stwarzanie okazji, więc podajmy sobie do Kordoby, Kordoba i broni bramkarz, więc tutaj musimy się trochę jednak bardziej postarać. Jest Kordoba do piątka i znowu broni na was. Więc tutaj już to ćwiczenie nam trochę większe problemy sprawia, ale zobaczmy, uderzmy i znowu na was broni, więc coś nam ten na was nie pomaga w wykonaniu tego ćwiczenia. Ale teraz udało się trafić, chociaż trzeba teraz musimy wykorzystać wszystkie okazje. Ale podanie do Kordoby, uderzmy sobie tutaj bardzo mocno. No nie wiem, czy aż takie mocno to było, ale okej, udało się trafić. Jest Kordoba, podajmy sobie do piątka. I piątek musi trafić. Niestety nie ma gola, no i niestety ćwiczenie nie zostało zaliczone. Musimy zagrać jeszcze raz. Okej, no to zagrajmy sobie znowu do Kordoby. I tym razem trafiamy. Okej, znowu zagranie do Kordoby, ten do piątka. Piątek. I jest gol. Przed chwilą coś właśnie nie szło w tym ćwiczeniu, ale teraz już z łatwością udaje się nam zdobyć te 3 bramki i okej, mamy ćwiczenie wykonane. Okej, wykonamy sobie jeszcze 2 ćwiczenia i zagramy sobie może meczyk. Tutaj akurat będą ćwiczenia na podawanie, więc to również całkiem łatwe i przyjemne ćwiczenia. Okej, podajmy do Davisa, teraz musimy podać chyba do Berge. Teraz do Murillo. Znowu do Davisa. Teraz trzeba będzie odegrać, tak jest, musimy odegrać do Davisa. Davis do Murillo. Mamy podanie do Berge i Berge musi znowu odegrać do Murillo. Jeszcze na koniec do Davisa i jest wykonane ćwiczenie. Więc przejdziemy teraz do ostatniego ćwiczenia i teraz zagram sobie meczyk. No i okej, tutaj jest ćwiczenie na rzuty wolne, więc to jest bardzo fajne ćwiczenie i dosyć łatwe. I tu już udało się ładnie trafić piłką praktycznie w okienko i mamy zaliczone. Teraz uderzmy tutaj tak o. I też piłka wpadła do siatki, więc jeszcze raz musimy trafić i będzie wykonane całe ćwiczenie. I tu niestety trafiliśmy w mur. Ale okej, spróbujmy tak w środek bardziej uderzyć, żeby jak najwięcej tych pudeł strącić i jest wykonane ćwiczenie. No więc dobrze, przejdźmy jeszcze do meczów Division Rivals. Dobrze, poczekajmy aż tam znajdzie przeciwnika i poczekajmy aż się mecz przyda. No okej, mamy już przeciwnika i zobaczmy jaki ma skład, jest to naprawdę solidny i niesamowity skład nawet. Ma wyższą ocenę od naszego, więc może być ciężko już w tym meczu.
I nawet przeciwnik ma więcej zgrania. Pewnie chyba jak ma się wyższy overall składu, no to pewnie można odblokować dodatkowe punkty zgrania. Bo chyba u mnie jest maksymalne 120, a później chyba można odblokować większe zgranie. No dobrze, walczymy w tym meczu. Jest piątek. Przecież obrońcy przeciwnika nie ułatwiają nam przydarcie się w pole karne, ale zobaczmy, jest Neuhaus, ładnie tutaj minął rywali i zagranie w pole karne. I piątek i jest gol. Okej, więc udało się wyjść na prowadzenie w tym meczu. No może się uda wygrać, chociaż przeciwnik będzie miał lepsze szanse, jest 2-1. Ale powalczymy w tym meczu. Jest podanie do Neuhausa, Neuhaus do Cordoby. Cordoba w polu karnym, uderzmy sobie mocno i jest gol. Jeszcze raz, teraz Turam. Niestety nie trafił, chyba trochę za długo się zbierałem do tego strzału, a szkoda, bo była bardzo dobra okazja. Ale jest Cordoba, piątek. I nie wiem, czy to nie było faulu, chociaż zdaniem sędziego nie było. No ale trudno, znowu musimy wypracować sobie okazję i przeciwnik zdobywa bramkę, bo miał pewnie lepszą okazję. A zobaczmy, z Cordoba, 2-1, Cordoba. A i niestety w swoją stronę zrobił tą sztuczkę i stracił piłkę. Aj, ale ta z Cordobie skoczyła piłka. Znaczy nie Cordobie, tylko Turamowi. Chyba to będzie już porażka w tym meczu. Teraz Neuhaus nie wiem, czemu nie strzelił z pierwszej piłki, mimo że nacisnął strzał z pierwszej piłki. Ale okej, 4-6, jeszcze walczymy, ale... Ale może być ciężko. I tu niestety mamy stratę piłki, jeszcze odzyskanie Turam. Aż taki bardziej strzał na wiwat. Niż oddanie strzału na bramkę, ale okej. Jest granie do piątka, piątek, jeszcze raz nie ma gola. No i niestety przegrywamy 4-8, no bo jednak przeciwnik miał zdecydowanie lepszy skład i lepsze szanse. No ale okej, myślę, że wyszedł dosyć ciekawy meczyk. No ale w tym odcinku to by było już na tyle. Jeżeli film wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał. Dziękuję wam za oglądanie, cześć.